Dzisiaj był ważny dzień dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej, ponieważ po pierwsze po raz 29 zorganizowaliśmy wspólny opłatek spotkanie noworoczne opłatkowe dla samorządów Małopolski i Polski w sali obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Po drugie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wybrało dwóch laureatów tytułu Małopolanin Roku. Odbyła się też uroczystość przedopłatkowa, bo byliśmy tradycyjnie na Franciszkańskiej 3 i pod pomnikiem świętego Jana Pawła II Wielkiego złożyliśmy tradycyjnie wiązanki kwiatów z podziękowaniem najwybitniejszemu, największemu w dziejach rodakowi. W uroczystości uczestniczył i ekscelencja arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, wojewoda małopolski, przewodniczący sejmiku małopolskiego Jan Tadeusz Duda, czy wiceprezydent miasta Krakowa Bogusław Kośmider, czy wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk. Stąd mamy poślada świętego wielkiego Jana Pawła II. W związku z tym to jest dla nas i piękny zwyczaj, i piękna tradycja, i również potrzeba serca, żeby reprezentując siebie, nasze wspólnoty mieszkańców, zdecydowanej ogromnej większości chrześcijańskiej, katolickiej, żeby taką tradycję kontynuować. Ten rok 2020 związany jest z czekającymi nas obchodami stulecia urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II Wielkiego. Szykujemy się na te obchody przypadające 18 maja, ale wiemy, że w przeddzień tego dnia, w całą niedzielę 17 maja, będzie sprawowana przez Ojca Świętego Franciszka na placu świętego Piotra msza święta, dziękczynna za tego wielkiego papieża, dla nas najwybitniejszego w całych dziejach rodaka. Mało kto jak on był zatroskany o to, aby ukazywać światu prawdę o człowieku. Mało kto był tak przejęty godnością człowieka, czego szczególnym wyrazem jest jego największe dzieło z dziedziny antropologii osoba i czyn. Jesteśmy u progu nowego 2020 roku i pewno z różnymi myślami kierujemy się w stosunku do tego, co nas czeka, co może dotknąć naszych najbliższych, i dlatego właśnie te serdeczne życzenia, aby kolejne dni 2020 roku, te wszystkie, które są przed nami i co do których nie wiemy, co przyniosą, żeby były piękne, pełne ludzkiej życzliwości i takiego oczekiwanego przez nas i pragnionego ciepła i życzliwości. A ponadto życzę, żeby ten rok był pięknie przeżyty właśnie jako rok wielkich rocznic. Stulecie urodzin Karola Wojtyły 18 maja, ale także stulecie zwycięstwa Cudu nad Wisłą i także pięknego przeżywania beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, a przede wszystkim wejścia w to wielkie przesłanie, jakie on nam, Polakom, pozostawił, ukochania ojczyzny, ukochania Kościoła i drugiego człowieka. Zwłaszcza wiemy, że on wielką czcią i szacunkiem odnosi się do każdej kobiety, bronił jej godności w trudnych czasach. Tego też bardzo serdecznie życzę. Do tej naszej galerii Małopolan Roku dodajemy dwa nazwiska. Mianowicie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2020 roku w 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce, pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej, nadaje tytuł Małopolanina Roku 2019 profesorowi Andrzejowi Gołasiowi.
Małopolska no to jest, można powiedzieć, jądro polskości. To jest Kraków, to jest tradycja, to jest zamek na Wawelu. I fakt, że wymagająca kapituła, bo tutaj nie prześlizguje się byle jakość, że wymagająca kapituła doceniła moje działanie przez te 40 lat, no to czy może być większy powód do dumy? W kategoriach moich wrażeń, uczuć, satysfakcji, dumy, no mówię właśnie, to jest taka nagroda. Jest to satysfakcja dlatego, że niespodziewana, nieoczekiwana i poczucie dumy, że to przez co przez 40 lat robiłem, bo zaczynałem właśnie z pierwszą Solidarnością w roku 1980, robiłem to w poczuciu misji i tej definicji ojczyzny patriotyzmu, którą podał Norwid, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi zdawało sobie z tego sprawę, jaka jest definicja ojczyzny, patriotyzmu i naszych obowiązków. Stowarzyszenie Gminy Powiatu Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, uchwała z dnia 9 stycznia 2020 roku, 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce, pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej, nadaje tytuł Małopolanina roku 2019 Józefowi Lassocie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych spotkań. Są one kultywowane od wielu, wielu lat. Jak na zaproszeniu czytamy 29. noworoczne spotkanie opłatkowe i tych samorządów Małopolski, ale jak widzieliśmy i Polski. Również korpus konsularny był reprezentowany w całości, więc to ta obecność wskazuje, jak ważne jest to wydarzenie i jak bardzo konsolidujące środowisko, ale w szczególności chciałabym powiedzieć, że nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie osoba pana przewodniczącego, pana ministra Kazimierza Barczyka, który jest takim mostem, który łączy, ale i wytycza drogi zarówno w środowisku naukowym, politycznym, samorządowym, ale również i artystycznym. Dzisiejsze spotkanie w Krakowie bardzo sympatyczne, jak zresztą co roku, ale to spotkanie tu w Małopolsce miało dzisiaj też swój taki wymiar wyborczy, ponieważ Federacja wybiera swoje władze na kolejną 5-letnią, tym razem kadencję. I tu chciałbym pogratulować przede wszystkim panu przewodniczącemu Kazimierzowi Barczykowi, że został wybrany jednogłośnie na tą funkcję. Natomiast z okazji nowego roku od wszystkich mieszkańców Pomorza chciałbym życzyć dużo zdrowia, radości, zadowolenia, żeby ta bryza takich dobrych zdarzeń w tym 2020 roku się Państwu spełniła. Z przyjemnością gościmy zawsze w Krakowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w dzisiejszych wyborach pan Kazimierz Barczyk będzie nadal reprezentował polskich samorządowców. To dobrze wróży.